Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszych spotkaniach z wielkimi filozofami. Dotychczas rozmawialiśmy o myślicielach związanych z Europą, Grekami, Niemcami, Francuzami czy Anglikami. Nasz dzisiejszy bohater wyrasta z myśli europejskiej, szczególnie z empiryzmu angielskiego, ale urodził się w Stanach Zjednoczonych w 1842 roku w Nowym Jorku i nazywał się William James. Związany był z Uniwersytetem Harvarda, gdzie na początku studiował, a później wykładał, ale nie filozofię, a na początku na studiach lekarskich, później zaś psychologicznych i dopiero na końcu na studiach filozoficznych. Nie jest jednak tak, że tylko w Stanach Zjednoczonych pobierał nauki, uczył się również w Europie, miał też w Europie wielu przyjaciół, takich jak Bergsona, Macha, Schillera czy nawet Lutosławskiego i z nimi prowadząc bogatą korespondencję, przyjaźniąc się z nimi, czerpał wiele inspiracji z tego, co właśnie filozofia europejska mogła wnieść z kolei do jego prac związanych z między innymi psychologią, ale też później z filozofią. W początkowej swojej karierze był osobą, która nie mogła zdecydować się, w jakim kierunku podążać. Był umysłem niezwykle ciekawym, bardzo niecierpliwym, ale też bardzo zachłannym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju idee i bardzo zainteresowanym różnego rodzaju nowinkami intelektualnymi, które się pojawiały. Henri Bergson mówił też, że był osobą bardzo ciepłą, niczym ognisko, które roztacza blask dookoła siebie, blask, który jednocześnie grzeje. W towarzystwie Williama Jamesa podobno wszyscy czuli się bardzo dobrze i był on postacią bardzo sympatyczną i bardzo lubianą. Niestety też chorowitą. Wiele lat zmagał się z problemem widzenia, miał chorobę oczu i w związku z tym bardzo utrudniało mu to jego pracę, ale nie przeszkadzało mu w jego takim ogólnym optymizmie, o jakim wspomina Władysław Tatarkiewicz w swoim opracowaniu dotyczącym Williama Jamesa. Związany początkowo z medycyną, a później psychologią, pisze na początku pracę właśnie z tego obszaru Principles of Psychology w roku 1897 wydaną, gdzie zawiera kilka istotnych koncepcji dotyczących zarówno teorii jaźni, jak też teorii emocji. I od nich zacznijmy, zanim przejdziemy do samej koncepcji filozoficznej. W teorii jaźni wskazuje na trzy rodzaje jaźni, o jakiej możemy mówić. Jaźń tutaj James postrzega jako takie zjawisko, czy też zagadnienie w nas samych, które pozwala nam nas widzieć jako jednoczesnych obserwatorów i podmioty poznające świat. Czyli jednocześnie stajemy się przedmiotem i podmiotem poznania. To jakby widzi w nas jaźń. Te trzy rodzaje jaźni, o jakich wspomina James, to jaźń materialna, społeczna i duchowa. Jaźń materialna ma to być cały zbiór pewnego rodzaju rzeczy, co do których możemy mieć wybór, a które decydują o tym, czy też może pokazują to, jacy jesteśmy. Są to ubrania, rzeczy, które nas otaczają, wysły naszego domu czy mieszkania i te właśnie materialny świat dookoła nas tworzy, zdaniem Jamesa, naszą taką jaźń materialną. Jaźń społeczna to w największym skrócie wszystko to, co inni mówią o nas, co o nas myślą i co dociera do nas i wpływa na nas jako właśnie opinia społeczna o nas samych. Jaźń duchowa zaś to jest ta najbardziej chyba intuicyjnie zrozumiała dzisiaj rozumienie jaźni, czyli ten pomysł na widzenie siebie jako podmiot poznający świat. Jaźń duchowa więc to będzie takie nasze najbardziej wewnętrzne ja, które rozumie i widzi siebie jako podmiot poznający cały świat. Drugą teorią, jak wspomniałem, to teoria emocji, również zawarta w jego pracy Principles of Psychology, gdzie dosyć mocno zainspirowany samym i empiryzmem brytyjskim, takim humowską próbą oczyszczenia pola widzenia świata, wskazuje na to, że emocje to w zasadzie tylko i wyłącznie pewnego rodzaju sekwencje, które wyrastają z bardzo jasnych struktur. Strukturę tę można opisać w następujący sposób. Najpierw wydarza się pewne zdarzenie, postrzegamy pewien fakt, następnie reagujemy fizycznie na ten fakt, a wreszcie w efekcie tego pojawia się emocja. Jeżeli więc spotkamy niedźwiedzia, to przed tym niedźwiedziem uciekamy, to jest ta reakcja cielesna, a po chwili czujemy strach związany z zagrożeniem, które się pojawiło. W taki sposób pojawiania się emocji wskazuje William James. Mówi on jednocześnie, że w zasadzie gdyby odebrać mu te atrybuty związane z uczuciami, na przykład z uczuciem strachu, czyli gdyby odebrać mu kołatanie serca, drżenie rąk, nogi jak z waty, suchość w ustach,
to w zasadzie nic by z tego strachu nie zostało. Jak mówi, trudno sobie wyobrazić kogoś, kto przeżywa strach, a jednocześnie zachowuje zimną krew, spokój, jego mięśnie są spokojne. Wydaje mi się tutaj, że pewnej rzeczy, jeżeli chodzi o emocje i uczucia, James nie dostrzega, jeżeli mógłbym tak wyrazić pewną myśl związaną z kontrą w tym miejscu wobec Jamesa, to myślę, że Søren Kierkegaard i jemu podobni myśliciele mogliby mocno sygnalizować, że istnieje pewien rodzaj uczuć czy emocji, które nie są związane z samym fizykalnym postrzeganiem tych uczuć, nie są związane tylko z naszą reakcją biologiczną, ale są czymś głębszym. Mieliśmy coś takiego u Kierkegaarda, możemy to odnaleźć na przykład też w pewnym takim głęboko metafizycznym uczuciu, które możemy znaleźć w prozie Lovecrafta w Zewie Cthulhu, gdzie wszyscy odczuwają pewnego rodzaju lęk czy też napięcie związane z jakąś tajemnicą, jakimś mistycznym czy też metafizycznym głęboko przeżywaniem pewnego zjawiska czy też bytu wyższego, który gdzieś nad nami czuwa. Tak można by było skontrować tę koncepcję emocji Jamesa, ale nie pochylajmy się nad tym głębiej, przejdźmy do istoty filozofii Jamesa, czyli do pragmatyzmu. Pragmatyzm Jamesa wyrasta z koncepcji brytyjskich empirystów, od Locke'a, od Hume'a, którzy wskazywali na doświadczenie jako tą najbardziej podstawową kwestię postrzegania i sposób widzenia świata. I pragmatyzm będzie czerpał właśnie z tej koncepcji doświadczeń. Możemy mówić o dwóch najważniejszych nurtach, czy też obszarach, w których możemy pragmatyzm rozumieć. Po pierwsze dotyczy on samej metody. I metoda ta jest bardzo prosta. Otóż kryterium, które pozwoli rozstrzygać kwestie zdań metafizycznych, powinno być, zdaniem Jamesa, kryterium pragmatyczne. Czyli to, w jaki sposób, jakie konsekwencje niesie dane rozstrzygnięcie. I to właśnie te konsekwencje powinny decydować o tym, która metoda będzie lepsza, czy też które zdanie będzie prawdziwe, a które będzie fałszywe. I tu przechodzimy do drugiego rozwiązania kwestii pragmatyzmu, czyli tego, co ono ze sobą niesie głębiej, czyli dotycząca teorii prawdy. Ponieważ tutaj pragmatyzm dosyć mocno wskaże, że ta klasyczna koncepcja Arystotelesa mówiąca o tym, że prawda to zgodność myśli z rzeczywistością, nie ma racji bytu. Za Hume'em możemy chyba śmiało powiedzieć, James dostrzega, że myśl i rzeczywistość, czy też zdanie i fakt w rzeczywistości, to są dwie zupełnie różne rzeczy. One nie mogą być ze sobą zgodne, ponieważ co do natury swojej są zupełnie inne. W związku z tym nie może być między nimi zgody. Natomiast to, co możemy wyciągnąć z tej relacji, to jej efektywność, znaczy to, jak skuteczna ona się okaże. Prawdziwe nie jest więc to, czy jest coś zgodne z faktami, a to, w jaki sposób operuje tymi faktami, jakie można wnioski z nich wyciągnąć i jakie korzyści, czy też jakie konsekwencje płyną z danej relacji. Tutaj pojawia się pewnego rodzaju zarzut wobec Jamesa dotyczący tego, że pojęcie prawdy przedzierzga się powoli w pojęcie pewnego rodzaju skuteczności. Pragmatyzm więc będzie takim myśleniem o świecie, który powie, że w zasadzie to, jak powinniśmy decydować, czy też rozstrzygać pewne spory metafizyczne, czy też ich prawdziwość wręcz, będzie wynikało nie z tego, jakie one są ze swej natury, a tego, jakie niosą ze sobą konsekwencje. Tutaj warto też wspomnieć, że zaprzyjaźniony w młodych latach z Peercem James wyciągnął pewne pojęcia również od filozofii Peerca i między innymi jest to tychizm, czyli taki pogląd, który mówi o tym, że filozofia nasza, nasze życie jest kierowane przez los. Słowo pochodzi od bogini Tyche, czyli od losu i ta filozofia losowości, która skądinąd możemy odnaleźć u Bocheńskiego czy też u Wolniewicza, którzy bardzo mocno wskazują, w jaki sposób los jest elementem nadającym czy też umożliwiającym nam realizację naszej podmiotowości. U Jamesa pozwala zachować wolność człowieka. To, że wydarzenia zdarzają się w świecie losowo, że świat jest taki przygodny i losowy, pozwala właśnie realizować się naszej wolności, gdzie w pewien sposób możemy w sposób swobodny
reagować na pewnego rodzaju zjawiska, które się pojawiają w świecie. Tutaj również od Peirce'a zaczerpnie pojęcie synechizmu, czyli taki pogląd dotyczący pewnego ciągłości pomiędzy rzeczami, ale ciągłości rzeczy, które się zmieniają jednocześnie. Czyli że pewne rzeczy, pewne stany, pewne zjawiska przechodzą płynnie jedne w drugich, tworząc pewnego rodzaju jedność, ale jednocześnie jedność, która podlega zmianie. Nie jest to więc taka permanentistowska jedność, że byt jest jeden, stały, niezmienny i on jest przez cały czas taki sam. Tutaj byśmy mieli jakby założenie, że ten byt jest ciągle ten sam, natomiast ciągle podlega zmianie. Synechizm nazywa się ten pogląd i właśnie u Jamesa w jego koncepcji pragmatycznej również możemy ten pomysł na losowość, ale też właśnie ciągłość bytu odnaleźć. Pragmatyzm doczekał się bardzo wielu rozstrzygnięć, ponieważ możemy mówić o pragmatyzmie takim lekkim oraz takim radykalnym. Ponieważ pragmatyzm taki właśnie bardziej stonowany, bardziej spokojny, mówi o tym, że w zasadzie o tym, czy jakaś rzecz, jakieś zagadnienie powinniśmy rozstrzygać w ten czy inny sposób, to kryterium będzie jedynie użyteczności, czy coś będzie korzystne, czy też nie będzie korzystne dla nas, czy też dla zbiorowości, w jakiej będzie się rozgrywało dane zagadnienie. Natomiast taki radykalny pragmatyzm, który będzie mówił, że właśnie o korzyści będą decydowały okoliczności, mówi już o tym, że nawet fakty możemy w ten sposób reinterpretować i w zasadzie to, czy jakaś rzecz jest prawdziwa, czy jakiś fakt jest prawdziwy, będzie nie wynikiem tego, czy tak jest po prostu, tylko wynikiem właśnie korzyści albo też użyteczności pewnego rodzaju faktów, czy też rozstrzygnięć z nimi związanych. I tu docieramy do dosyć istotnego zagadnienia, mianowicie pewnych problemów, jakie wiążą się z pojęciem pragmatyzmu. Wspomniałem już o tym, że jednym z problemów będzie zamiana, czy też zarzut wobec pragmatyzmu, zamiany pojęcia prawdy na pojęcie skuteczności. Skoro więc prawdą nie będzie zgodność myśli z rzeczywistością, czy jakieś inne rozstrzygnięcie dotyczące prawdy, które już znamy z wcześniejszych koncepcji, a jedynie kryterium będzie wskazane na skuteczność, no to prawda w zasadzie nam znika z pola widzenia, co dla wielu filozofów było bardzo niedopuszczalne, krytyczne, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia filozoficzne. Moglibyśmy jednak spokojnie przyjąć takie założenie i pogodzić się z tym, że być może pojęcie prawdy, jak na przykład z pojęciem dobra uczyni niedługo mur, który wskaże, jak trudne jest to pojęcie, to być może pojęcie prawdy również jest trudne, niepotrzebne, być może mylące i wszystkie kłopoty, które z nim mamy, w zasadzie wynikają z tego, że po prostu nie do końca rozumiemy, czym jest prawda i trzeba ją gdzieś usunąć spokojnie w cień, a zastąpić bardziej bliskim nam pojęciem skuteczności. I można by to zastosować w ramach pragmatyzmu, gdyby nie drugi problem, który wiąże się z nim, a mianowicie problem pewnego rodzaju chronologii, czy też horyzontu czasowego. Jeżeli bowiem mówimy o tym, czy coś jest prawdziwe, czy też skuteczne, powinno decydować użyteczność danego rozstrzygnięcia, to powinniśmy jednocześnie zarysować jakiś horyzont, w jakim o tym możemy myśleć. Pewne zdarzenia bowiem mogą być korzystne w perspektywie najbliższej albo w perspektywie jednostki, natomiast nie będą korzystne w perspektywie długofalowej albo w perspektywie na przykład pewnej zbiorowości. I tu przechodzimy do trzeciego poważnego problemu związanego z pragmatyzmem, a mianowicie punktu widzenia. Otóż, ponieważ pragmatyzm bardzo dużo mówi o wartościach, próbując rozstrzygać czy też rozwiązywać problemy związane z wartościowaniem właśnie na gruncie użyteczności, czy też na gruncie tego, jakie korzyści mogą nieść dane zagadnienia, w podobny sposób właśnie rozstrzygnie James kwestię wiary i kwestię religii. Powie on bowiem, że wiara i religia, trochę taki paskalowskim modelu, w zasadzie są kwestią pewnego rodzaju korzyści. Korzyści nierozumianej w myśleniu o zbawieniu lub potępieniu, ale w takiej korzyści związanej z codziennym życiem i tego, w jaki sposób religia pozwala nam rozwiązywać pewnego rodzaju kwestie, z którymi na co dzień się borykamy. Mamy więc kryterium użyteczności zastosowane do refleksji metafizycznej, teologicznej w tym wypadku. I to rozstrzygnięcie bardzo mocno wskazywano jako problematyczne, jeżeli chodzi o uniwersalność właśnie pragmatyzmu.
ponieważ tutaj docieramy do tego, czym jest ten punkt widzenia. Punkt widzenia mój może być inny niż punkt widzenia innej osoby i mogą one, a w zasadzie ich użyteczności czy też skuteczności, konfliktować się ze sobą. I tu pragmatyzm nie ma dobrego rozwiązania, ażeby pokazać, że należy w związku z tym, no nie wiem, wziąć ważniejszą osobę albo bardziej skuteczne, albo bardziej sensowne rozstrzygnięcie, ponieważ te punkty widzenia będą po prostu w kolizji i pragmatyzm nie będzie dostarczał nam narzędzi do ich rozstrzygnięcia. Wreszcie, zarzut być może nie bardzo poważny, ale taki, który moim zdaniem warto na niego zwrócić uwagę, szczególnie w związku z tym, co się wydarzy w XX wieku z analizą językową, z antropologią kulturową. Otóż pragmatyzm powie również, że jeżeli dane zagadnienie możemy rozstrzygać na dwa różne sposoby, ale ich konsekwencje będą w zasadzie takie same, czyli możemy powiedzieć, że coś jest jakieś albo coś jest jakieś inne, ale jeżeli nie ma to żadnych implikacji dla naszego dalszego działania, krótko mówiąc, użyteczność obu tych zdań jest taka sama, w zasadzie nie ma między nimi żadnej różnicy i jest to tylko różnica na poziomie samych słów. Wydaje mi się, że James nie docenia tutaj jeszcze roli języka. Jest jeszcze wcześniej, druga połowa XIX wieku, więc ma jeszcze prawo nie widzieć tego wszystkiego, co już niedługo dostrzegą tacy filozofowie jak na przykład Wittgenstein, ale też również myśliciele jak na przykład Sapir i Ur, którzy będą analizowali kwestie antropologiczne i będą wskazywali, jak język ma ogromne znaczenie dla sposobu naszego myślenia. William James, amerykański filozof, twórca pragmatyzmu, bardzo pozytywna, ciekawa i barwna postać, która próbowała rozwiązać fundamentalne problemy metafizyki, wskazując na użyteczność czy też skuteczność pewnych rozstrzygnięć jako to kryterium, którym powinniśmy się kierować. Tyle o Jamesie, tyle dzisiaj o pragmatyzmie. Dziękuję.